W filmie tym zastanowimy się, jaki warunek musi spełniać funkcja, aby miała szansę być odwracalna, czyli posiadać funkcję odwrotną. Więc co to jest funkcja? No, funkcja to jest, no tutaj już rysowaliśmy, możemy po pierwsze myśleć o funkcji jako o takim pudełeczku, czy też takiej skrzynce, gdzie tutaj się coś wrzuca, x, no i ona wypluwa nam f od x. No i teraz to pudełeczko ma swoją instrukcję obsługi, która mówi, jakie x można wrzucać, czyli funkcja ma dziedzinę, to jest dziedzina, no, myślmy o funkcjach liczbowych, czyli to jest pewien podzbiór liczb, dziedzina, no i mamy możliwe wartości, które nam ta funkcja może oddać, czy też może przekształcić elementy z dziedziny w zbiór wartości, czyli to się nazywa zbiór wartości. No, czasem się to też nazywa przeciwdziedziną. Przeciwdziedzina. No i powiedzmy, że nasza funkcja tutaj ma 1 w dziedzinie, może mieć 2, może mieć minus 1, no i powiedzmy jeszcze 3. I teraz co? Jedynkę posyła nam na 7. Dwójkę posyła nam ta funkcja, czy też dwójce przypisuje 11. Minus jedynce przypisuje 32. I trójce przypisuje również 32. Teraz funkcja odwrotna to ma być coś takiego, co pozwala nam ze zbioru wartości przejść, wrócić do dziedziny, no? Czyli pójść w drugą stronę. Czyli tu by było f do minus pierwszej. No to spróbujmy zobaczyć, jak taka funkcja f do minus pierwszej powinna wyglądać. Czyli tak, po pierwsze, no ponieważ f od 1 jest 7, no to zmusza nas do tego, aby funkcja odwrotna w punkcie 7 musi być, jej wartość musi być równa 1. Jedynka na siódemkę i chcemy pójść z powrotem, czyli siódemka musi przechodzić na jedynkę w funkcji odwrotnej. No, podobnie tutaj, skoro wartość naszej funkcji f w punkcie 2 jest 11, no to f do minus pierwszej od 11 to jest, musi być 2. Może jeszcze tutaj warto sobie to uzmysłowić, prawda? Że to ma być, ta funkcja odwrotna, to ma być też funkcja, prawda? Czyli też takie pudełeczko, które, prawda? Co nam tutaj wyrzuca? No, jeżeli wezmę x, to mi wyrzuci f od x, to funkcja odwrotna po włożeniu f od x ma mi z powrotem wyrzucić x. Prawda? Taki jest rysunek dla funkcji odwrotnej. Dobrze, to teraz idziemy dalej. Dalej próbujemy konstruować naszą funkcję odwrotną. F od minus 1 to jest 32, czyli funkcja odwrotna, prawda, po wrzuceniu 32 ma nam z powrotem dać 1. Minus 1, przepraszam. No dobrze, teraz dochodzimy do punktu 3 i teraz f od 3 to jest 32. No, czyli tu wrzucamy 3, wypluwa nam 32, wrzucamy 32 do naszego pudełka z napisem f do minus pierwszej i powinniśmy dostać 3. No dobrze, ale co to jest funkcja? Funkcja to jest coś takiego, co dla jednej wartości argumentu daje nam tylko jedną wartość. Czyli jeżeli tu coś wrzucimy po tej stronie, to wiadomo, co wyjmiemy. Nie jest tak, że raz wyjmujemy,
że raz możemy wrzucić 32 i wyjąć minus 1, a innym razem wrzucimy 32 i wyjmiemy 3. A to pudełeczko ma taką własność, że jeżeli wrzucamy tę samą liczbę wielokrotnie, to tutaj zawsze wyciągamy te same liczby. Nie jest tak, że jak raz wrzucimy 1, to wyciągniemy 3, a innym razem wyciągniemy 7. Wobec tego widać, że nie ma takiej funkcji, która by miała tę własność, że możemy po wrzuceniu każdego x do f i f od x wrzuceniu do tej skrzynki z napisem f do minus pierwszej, żeby to nam dawało z powrotem x i żeby to była funkcja. Czyli nasza funkcja f nie jest odwracalna, czyli nie istnieje funkcja odwrotna do f. Może napiszmy to tutaj. Nie istnieje f do minus pierwszej. Czyli inaczej, inna nazwa, czyli funkcja f nie jest odwracalna. Teraz, jeżeli pomyślimy tak przez chwilę, właściwie jaka jest przyczyna tego, to przyczyną tego, że nasza funkcja f nie jest odwracalna, jest to, że dwóm różnym wartościom z dziedziny przypisuje tę samą wartość. Prawda? Czyli taka funkcja na pewno nie będzie odwracalna.